No cześć. Ja przyszłam troszeczkę tam, nie wiecie, jakieś tam troszeczkę się podmalować i wykąpałam się. Chłopaków poniosło do ogrodu, także ja w tym czasie, oni tam trochę sobie odśnieżają, coś tam robią, nie wiem, wiecie jak to w ogrodzie tam chodzą, bo nie wiem co oni tam wyprawiają w tym śniegu, ale coś tam sobie robią. Pewnie też trochę odśnieżają. A ja w tym czasie, jeszcze jak byłam w piżamie, to odkurzyłam cały dół, zmyłam cały dół, powkładałam naczynia do zmywarki. Wiecie, posprzątałam ze stołu po śniadaniu, bo sobie śniadanko takie zrobiliśmy. Wiecie, takie, że tak powiem, takie powystawiałam po prostu na stół. Jednego dnia były co? Serdelki, tam kanapki. Następnego jajecznica. Dzisiaj kanapki i tam te kiełbaski wiedeńskie z Lidla na ciepło. Wiecie, kanapki, ser, wędlina, jakiś tam łosoś ten z Lidla. No, wszyscy się najedli w każdym razie. No i posprzątałam, to jest najważniejsze, bo przynajmniej można już teraz po prostu, już nie muszę się denerwować, patrzeć na tą podłogę, bo jednak, wiecie, my tam po ogrodach biegamy, chodzimy i też zwierzaki, przecież rudy i czarne wychodzą, to wiadomo, że jak jest taka pogoda, to się po prostu brudzi, więc no trzeba tam przynajmniej co drugi dzień zmyć tą podłogę, odkurzyć. Także mam to z głowy, można już teraz po prostu odpoczywać. No, ja się tylko troszeczkę tam maluję, wysuszę włosy i to wszystko, bo nie ma co tam tracić czasu na jakieś poważniejsze sprawy. I będziemy sobie dzisiaj też jakoś fajnie spędzać czas sobie pooglądamy filmy, może pogadamy. Codziennie siedzimy do nocy, słuchajcie, do nocy siedzimy i gadamy codziennie, nie? To tak właśnie jest, że człowiek jak teraz w tych czasach się tak rzadko jakoś widzimy, to się nagadać nie można. To nie możemy się nagadać, także. I tam wiecie, tak przeważnie to tak jest, że te filmy to sobie tam lecą w tle, my niby oglądamy, ale tak naprawdę całe te filmy są przegadane. Tak prawdę mówiąc. Więc tak niby oglądamy, ale tak naprawdę mamy włączone, one sobie lecą, a my sobie gadamy, nie? Także fajnie, naprawdę fajnie. Jest bardzo fajnie, bardzo miło. O, tu mam ten pędzelek. No, mój pędzelek zalewa Color Love Makeup. Po prostu się już. A, to się zaczęło chyba tak, że nie wiem, rudy albo czarny zrzucili mi na podłogę, się nim bawili, no i musiało w tym czasie po prostu, wiecie, pękło i. No i poszło dalej. Już nic na to nie poradzę. Więc. No więc muszę się z tym pogodzić, że jest tak, jak jest. No, dzisiaj może sobie jakiś taki róż trochę walnę. Delikatnie. Niby to róż. Może jakiś taki malina. No. Pod kolor ręcznika, który zaraz ściągnę. No, także korzystamy, korzystamy, spędzamy fajnie sobie czas, miło. Przewietrzyłam cały dom, wywietrzyłam w każdym pomieszczeniu, jak zawsze, zmyłam podłogi. I teraz można już się zająć. Potem będę robiła obiadek. Dzisiaj chyba zrobię kotlety, ale nie wiem kiedy, bo o śniadanie było dość późno, więc obiadek będzie pewnie też dość późno. Zobaczymy jeszcze.
No, u nas mróz trzyma. Mróz trzyma, powiem wam. Nie odpuszcza, jak na razie nie odpuszcza. Postanowił zostać z nami. Odśnieżać jest lepiej teraz, jak jest właśnie ten mróz, dlatego że później ten śnieg będzie cięższy. A teraz on jest taki, łatwo się go zbiera. No i jest taki lekki. No, nie powiem, żeby był mega lekki, ale na pewno lżejszy niż jak jest odwilż. Ten śnieg wtedy jest naprawdę o wiele cięższy. Także niech sobie teraz podśnieżają. A zawsze dwóch facetów, jak odśnieża, to łatwiej jest niż jeden, nie? No. No dobra, myślę, że nie ma co więcej fisiować. Już tylko tusz. I będzie git. Pędzelki muszę to wkładać, bo nigdy nic nie wiadomo. Chociaż raczej tutaj w miarę bezpiecznie, ale nigdy nic nie wiadomo. Leila tu się położyła na fotelu, a Ewa nie wiem, gdzie jest. No, jak tam u was? Mróz jeszcze jest? No, podobno jeszcze, słuchajcie, chwila, jeden dzień i ma już być odwilż, więc... Więc no, kiedyś to jak był mróz, jak przywaliło, to potrafiło być tak, wiecie, 2 tygodnie naprawdę taki ostry, siarczysty mróz. I to było dopiero. A teraz już, wiecie, 2 dni jest zimno, tak minus 11, minus 15, zależy gdzie. Gdzieniegdzie nawet minus 20 i już człowiek ma dość, bo nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. A jak byliśmy dzieciakami, to kto tam zwraca uwagę? To była frajda, było fajnie. Tam nikomu zimno nie było. Tam śnieg za tym, za swetrem, za kurtką, za wszystkim. Czapka nie była potrzebna, tam szal w ogóle, nic. Tam na rękawiczki nie były potrzebne. Człowiek nic nie czuł. Ja nie wiem, jak to jest możliwe. A teraz wychodzisz i... Najlepiej to się ubrać jak na jakiś, nie wiem co, Antarktydę. Bo jak trochę człowiekowi jest delikatnie zimno, to już o, koniec świata. A jak się było dzieckiem, to nic się nie czuło, się szło tam. Powiem wam, że naprawdę to się wszystko zmienia z wiekiem, wszystko. Dobra, może jeszcze jakiś taki sobie róż delikatny, walny, troszeczkę może rozświetlacza z jakiegoś koloru nabrać w tą zimę. Tak, delikatnie tylko. I tak to jest. Ale fajnie było. Jeszcze jest fajnie. No. I tak. Idę, słuchajcie, ususzyć włosy. I widzimy się później. Ja dzisiaj nie użyłam pod prysznicem odżywki. I wtedy, jak nie użyję, to używam przed suszeniem, taką sobie spryskuję. Albo mam jeszcze coś takiego z Joanny, coś takiego z Yves Rocher. Czasami jeszcze sobie zastosuję ten olejek z Gliskura i jeszcze gdzieś mam z Gliskura właśnie taką, o, albo tą z Gliskura i wtedy, wiecie, jak nie mam czasu, albo mi się po prostu nie chce, albo to jest taki szybki prysznic, to wtedy tak właśnie robię.
Zobaczcie, Leila bardzo często tak śpi. To jest pozycja do spania. Proszę. Ona śpi już na wszystkie strony świata. Nie wiem jak... Ja nie wiem co to... Jak ona się ułożyć jeszcze? Co to w ogóle ma być? Ja nie wiem, ona jest na wczasach czy... W sanatorium. W sanatorium. W Ciechocinek. I ona tak lubi zawsze spać. Ona jest na plaży. Tak. Tylko bez słońca. Trochę mało słońca jest, no ale... Ale po co komu słońce? I zawsze mnie podsiada. Tak. I zawsze tutaj Artur siedzi, a ona wtedy jak Artur na chwilę wyjdzie, to ona ciach i o. I wtedy nic nie można zrobić. Ja nie mam później gdzie usiąść. Tak. I Artur musi iść na wycieraczkę. No. Albo na śmietnik. Albo na śmietnik. Od razu. W każdym razie sami zobaczcie. No, tak się śpi. Ona czatuje, żeby mnie, wiesz, no. Wykopać z tego domu. I tak gadaliśmy i stwierdziła, że nie może już nas słuchać i zatkała sobie uszy. Mówi, przestańcie tyle gadać, bo ja chcę spać, tu nie ma warunków do spania. Ciarny. Ewa. Fajny jest tunel, nie? Tunel jest fajny. No pewnie, że fajny. Can be alone in the castle.
czy ja Wam w ogóle mówiłam, ale dzisiaj jest poniedziałek. Już jest wieczór. I co mogę Wam powiedzieć? Obiadek był pyszny, jeszcze zrobiłam obiadek, zanim kolega od nas wyjechał, bo już dzisiaj do Warszawy wyjeżdżał. Więc zrobiłam jeszcze zanim wyjechał, żeby zjadł obiad. Tak, i zjedliśmy obiadek, jeszcze wzięłam tą surówkę, którą z rodzicami jeszcze robiłam w tamtym roku latem, bo jeszcze mam, tam nie wiem, chyba może jeszcze ze 3 słoiki zostały mi. I kompocik z czerwonego agrestu sobie wypiliśmy do obiadku. No, to był kotlecik, ziemniaczki z koperkiem. No i to wszystko. I było fajnie. I wszystkim smakowało. I to najważniejsze, że wszystkim smakowało. Kolega wyjechał. Jeszcze jedzie. Jeszcze mu zostało jakieś 100 km. Także no. Także tak. A ja zaraz zaczynam. Zabieram się do montowania filmu dla Was. Ale mówi też jak, bo dzwoniliśmy. Bo rozmawialiśmy, mówi, że zimno jest bardzo. Tak, minus 19, a u nas nie jest aż tyle. U nas jest jakieś, nie wiem, minus 10 może. Może nawet nie w tej chwili, więc naprawdę jest bardzo duża różnica. No, z jednej strony Pomorze to jest fajne, bo... No bo nad morzem nigdy nie jest tak zimno, no, no. Ale z kolei latem wszystko kwitnie później. Tak, a z kolei latem jest... Jest chłodniej w Polsce... i zawsze wietrznie i dlatego tak, no wszystko u nas później kwitnie, później, później przekwita. Tak, no i później nadchodzi jesień, no taka jest prawda. No tak, ale to właśnie wygląda. W okolicy Warszawy to tam drzewa łyse, tak, a tutaj... A u nas jeszcze zielono, no. Także tak to właśnie jest, taka jest różnica. Czy dobrze to, czy źle to? No tak po prostu jest i tyle, nie wiadomo czy dobrze, czy źle, no po prostu tak. Jest, tak to wygląda. Czarny, widzę cię. Skusisz się na bąbelka, czy nie? Chyba nie, co? Powiedz, taki kawał do przejścia? Jeju. No chodź na bąbelka. Nie chcesz? Idzie. Do startu! Start! Dał radę. Skusił się. No, także... Także tak, kochani. Tak dzień minął. Tak upłynął. Jutro mamy jakieś tam plany. Jakieś tam plany zakupowe mamy, ale to jeszcze nie wiem dokładnie, czy to wypali. W każdym razie pytacie, kiedy hol z Auchan. Pojedziemy do Auchan. Słuchajcie, ja jeszcze troszeczkę muszę tylko mięsa wybrać z zamrażalnika, muszę jeszcze troszeczkę zużyć, muszę jeszcze trochę obiadów porobić, bo mam jeszcze mięso i też nie chcę tak jechać, no bo jak już pojedziemy, to takie większe zakupy bym zrobiła. No a jeszcze póki mamy, to takie no najważniejsze rzeczy na obiady mamy. To takie rzeczy na inne posiłki, na śniadania, na kolacje, na coś tam, to zawsze się kupuje gdzieś w Biedronce, w Lidlu, w Netto. No ale do Auchan i tak trzeba będzie jechać, więc pytacie o hole z Auchan, to będą. Oczywiście, że będą, nic się nie zmienia, zawsze gdzieś tam jakieś takie drobniejsze zakupy robiliśmy w Lidlu, przeważnie w Lidlu, także... No także będziemy, ja Wam powiem kiedy będziemy jechać, mniej więcej jak już będę widziała, że się kończy, też trzeba będzie mięsa dla kotów pokupować, ale jeszcze jest, jeszcze muszę zobaczyć ile tam porcji zostało. Robiliśmy, czekajcie, dzień przed Wigilią, to dzisiaj jest 18. To zaraz będzie miesiąc, no myślę, że może jeszcze tak z tydzień, może jeszcze na tydzień mam. Także no w okolicach gdzieś tak za tydzień na pewno już chyba trzeba będzie do Auchan pojechać, tak myślę, tak przypuszczam.
Więc spodziewajcie się holu i tak na pewno jeszcze w styczniu, bo raczej do końca stycznia nie przetrwamy. Tak myślę, więc nie chcę was, że tak powiem, tutaj, nie wiem, okłamywać. Tak mówię, tak jak mi się wydaje, że tak będzie, więc... Ale na pewno będzie, prędzej czy później, więc się nie martwcie. No. A ja idę w tej chwili, słuchajcie, robić vlog. Potem idę się wykąpać, ubieram piżamkę, szlafrok. Potem sobie może z Arturem jeszcze jakiś film w internecie obejrzymy. Bo wczoraj leciał jakiś taki fajny film, tylko nie wiem jaki, musiałabym... Zobaczyłam gdzieś urywek takiego filmu i... Nie wiem, jaki on miał tytuł, gdzieś postaram się go wyszukać w internecie, bo chciałabym go zobaczyć, ale nie wiem, taki urywek widziałam, zwiastun podobno super, no ale nie wiem, czy po prostu mi to wyjdzie, czy odnajdę, ale zobaczę, postaram się. Może bardziej Artur będzie wiedział, co to za film. No także ja uciekam, kochani, dzięki za dzisiaj, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jutro ma przyjść odwilż, także zobaczymy, czy to. Daj Boże. Tak, zobaczymy, czy to faktycznie zgadnął, czy faktycznie tak będzie, bo wiecie, to, że tak ma być, to nie znaczy, że tak będzie. No nie wiem, mi się nie wydaje, żeby tak od razu z takiego dużego mrozu przeszło na odwilż, ale może wszystko jest możliwe w naszym klimacie. No, także kochani, ja uciekam. Dzięki jeszcze raz. Dajcie łapkę w górę i do zobaczenia w następnych filmach. Pa, pa!